Cześć, witajcie. Dzisiaj taki dzisiaj sobotni ludniejszy dzień. Myślałem sobie, przypalimy to maleństwo. Niech pochodzi chwilę. 60 zalano płynem. Termostat oczywiście zrobiony. Mi to paliwo kapie z pośrodku. No i zobaczymy sobie, jak to ona nam zagada. Aha. Świec płomiennych nie ma, tylko tyle co. Idziemy sobie wywieźć te liście, co nawiało. Idziemy sobie to wywieźć do lasu. I od razu przy okazji, jak będę tam na polu, to pokażę kawałeczek pszeniczki, jak wygląda. Tutaj będzie kukurydza na wiosnę posiana. Widać, jakie proste pole jest. Dogrywam jeszcze raz, bo mi się pamięć skończyła. O, może się uda. Znaczy jest z góry trochę zamarznięta ta ziemia, ale pod spodem jest jeszcze miękko. Coś wyrwiemy, to zobaczymy. Które? Teraz zobacz, no nie rozkrzywiła się ona tak pięknie, bo nie miała czasu za bardzo. Bo po prostu nie było deszczów, deszcz przyszedł bardzo późno. Ale dobrze, że jest taka. Troszkę głęboko, gdzieś tutaj wlazło. Myślę, że rośliny są dobrze przygotowane do zimy, bo było od razu skoku temperatur. Tylko powoli to tak stopniowo przychodziły przymrozki. No, na obrys na kwasty był tu wykonany. Także on troszkę też mi pszenicę gdzie nie idzie pożółknął gdzieś na zakładkach. Ale ogólnie nie ma źle. Co to był? Bokser i teraz nie pamiętam co, ale mogę napisać pod filmem, co tam było stosowane, w jakiej dawce. Taka mała działka, około 40 arów. Jest tutaj róg przekopany, bo to łąka była, woda stała. A tutaj dalszy ciąg pola, kukurzysty. Tutaj będzie kukurydza na wiosnę. Zobaczymy, jak to będzie. Także to by było na tyle w tym filmie. Do zobaczenia. Cześć. Słuchajcie, jestem jeszcze na innym polu, na placu. To mogę wam pokazać też KWS-a, ale Emila. W tym samym terminie siany. Obsada chyba... Tutaj nie, to była inna obsada. Mniejsza. Tylko tu jest poprzeczniak, to jest gęściej posiany. Bo jest zajazd, ale... Tak praktycznie wyglądają tak samo te pszenice.
są w dobrej kondycji, bo późne wschody miały, więc wygląda to fajnie. Jest to posiane po kukurydzy. MPK poszedł pod korzeń i oprysk na chwasty. Jak na razie wygląda fajnie. Tutaj nie ma, że jakieś te zeżarły sarny, bo tutaj sarny raczej nie chodzą. To w środku wioski jest. A może te wrócimy. Tak samo. Ziarko drobne. Tą pszenicę gdzieś w granicach wychodziło. Sianie 120-140 kg na hektar. I miała już optymalną obsadę. No więc zobaczymy. To było posiane chyba jakoś tak 140-150 kg. Bo to pół kukurydzy to gdzie niegdzie może dzisiaj nie zakryło, więc siałem troszkę gęściej i ze względu na suszę, więc no tak to wygląda, więc zobaczymy co dalej. Tu jesteśmy na placu w środku wioski, także tyle to by było. Do zobaczenia, cześć.